Nazywam się Lech Skoczylas i od kilkudziesięciu lat jestem organistrzem. Na co dzień pracuję na etacie w Krakowskiej Filharmonii jako stroiciel organów. Oprócz tego prowadzę wykłady z organoznawstwa, budowa, historia organów na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie, a także prowadzę zajęcia z organoznawstwa w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. Kardynała Franciszka Macharskiego. Oprócz tego prowadzę własną działalność firmową, zajmuję się renowacją, naprawą, przebudową i strojeniem organów piszczałkowych po całej Polsce. Zasięg od Taszkentu po Paryż, bo w obu tych miejscach miałem przyjemność pracować przy organach, więc na północ, południe to najdalej byłem chyba w Szczecinku, ojców kapucynów i w Wiener Neustadt, czy Wolfsburgum na południe Austrii znowu, też ojców kapucynów. A najtrudniejsza praca? Montaż organów dla potrzeb Uniwersytetu Papieskiego to jest 56 głosów, olbrzymi instrument, 4 manuały z pedałem. Znajduje się w kościele pod wezwaniem świętego biskupa męczennika w Krakowie na osiedlu Dąbie. Jest to instrument, który na co dzień użytkuje Uniwersytet Papieski. Studenci Uniwersytetu Papieskiego kształcący się w klasie organów na zakładzie w Wydziale Muzyki Kościelnej i tam odbywają się lekcje i ich dyplomy. Ten instrument był budowany przez 2,5 roku, ale niestety specyfika miejsca nie pozwala na ciągłość pracy, a druga sprawa, no takie kilka nieszczęść się przytarzyło, na przykład, że wczesną zimą zepsuło się ogrzewanie i było minus 6 w kościele, więc trzeba było przerwać. A rok później zalał Dolny Kościół, bo Wisła wylała w Krakowie, więc po prostu też były ciekawe przygody. Ale to była ciekawa, ja stwierdziłem, że po kilkudziesięciu latach pracy muszę się zmierzyć z czymś wielkim, bo trudno, jak to się wychwalić, się jakimiś drobnymi remontami, drobnymi naprawami, prawda? W końcu trzeba powiedzieć, że ja podołam i podołam. I to fajnie działa do dziś. A w tej chwili już po prostu przekazuję większość prac większych moim następcom czy moim wychowankom. Jeden z moich współpracowników pracuje w renomowanej firmie angielskiej Williama Drake'a w Plymouth. Znakomita firma z tradycjami, która się zajmuje renowacją historycznych instrumentów. Drugi mój współpracownik założył teraz własną firmę organmistrzowską. Jeden ze studentów zresztą, który ze mną współpracował przy organach, jest myślę bardzo bliski tutaj ojcom redemptorystom, bo jest w tej chwili w Toruniu ojców redemptorystów organistą. Ukończył w Krakowie Wydział Muzyki Kościelnej, ze mną kilka lat pracował przy budowie i strojeniu organów i w tej chwili pracuje na etacie organisty w Toruniu. A w jaki sposób nasz proboszcz, ojciec Łukasz Wójcik znalazł? Jeden z ojców redemptorystów, ojciec Tomasz Jarosz, prowadził zajęcia z emisji głosów u nas na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. I stąd znamy się już od wielu, wielu lat, bo jeszcze jak on był w Krakowie w filialnym kościele u redemptorystów, to mieliśmy kontakty od strony muzycznej, bo ja tam dawniej stroiłem organy do koncertu. Potem kto inny zajął się renowacją tego instrumentu, a teraz po latach miałem przyjemność znowu powrócić do jakiejś tam opieki nad tymi organami. I z ojcem Jaroszem mamy kontakt na co dzień i po prostu on się zwrócił z prośbą, czy nie znalazłbym jakiegoś ciekawego instrumentu tutaj. Czyli jest to wielka okazja, że mamy ten instrument tak, w Głogowie, że tak, to nie ja jest... uważam, że po prostu no, materiałowo, brzmieniowo i to, że to jest w najczystszej postaci instrument mechaniczny, klapowo-zasuwowy, w świetnym stanie. No powiem krótko, dzisiejsze ceny budowy instrumentów to są rzędu do 40 tysięcy odgłosów. Czyli przykładowo, gdybyśmy taki 17-głosowy instrument jak ten chcieli zamówić nowy, to chyba nie licząc VAT-u, u dobrej firmy w Polsce, bo jest taka dobra firma, 40 tysięcy razem 17 głosów to jest 680 tysięcy złotych. Do tego jeszcze plus VAT powiedzmy. Ponad milion. No może nie, ale jest to kilkaset tysięcy złotych. Nie powiem do końca jak, w jakich kosztach się zajmie, ale kilka razy mniej. No. Powiedzmy 4 razy mniej, 3 razy mniej. Czyli okazja. Jest to okazja, bo w czym też się wartość instrumentu oceni? Ja ten instrument słyszałem, ja na nim grałem. Ja pojechałem najpierw do Szwajcarii sprawdzić, co to jest. Ja sobie siadłem, pooglądałem, porobiłem zdjęcia, pograłem, usłyszałem. Owszem, ta akustyka nie ma odpowiednika do akustyki kościoła, ale jeśli sala muzealno-restauracyjna, bo tam jest bar normalny, bo to jest klub jazzowy, gdzie jest kiepska akustyka, ten instrument mi pięknie się odezwał, to tu w Głogowie, gdzie wszedłem, to jest fantastyczna akustyka. Powiem szczerze, jestem zachwycony akustyką w tym kościele
I po prostu, będąc organistą, z przyjemnością śpiewałbym nawet bez mikrofonu, bo tu nic nie zniekształca głosu. Jak się stoi twarzą do ołtarza na chórze, to kapitalnie głos niesie i myślę, że koncerty wokalno-organowe będą tu fantastyczne. Czyli Głogowianie skorzystali. Na pewno. Poza tym druga sprawa, no zostawię tak na koniec, to są jakby moje rodzinne strony. Tu po wojnie no losy rzuciły moich dziadków od strony taty na ziemię odzyskane, bo byli na robotach w Niemczech podczas wojny i jak wracali do kraju, to chyba dostali propozycję po prostu, bo oni z Rzeszowszczyzny pochodzili, że tu na ziemiach odzyskanych jest do miejsce, gdzie mogliby zacząć swoje nowe życie i mój tato z rodzicami tutaj przyjechał. I tato potem wyjechał do Krakowa, na Śląsk, potem do Krakowa, gdzie ja się już urodziłem, a dziadkowie zostali tutaj z wujkiem i z jego rodziną. Potem dziadkowie umarli. No wstyd przyznać, już prawie 30 lat nie byłem na grobie dziadków, więc jak ojciec, no nie było okazji, więc jak ojciec Jarosz zaproponował, że w Głogowie jest coś takiego do zrobienia, to no, zasada jest taka, że organizm nie powinien pracować dalej jak 100-150 km w miejsce zamieszkania, bo to są koszty dojazdu, wyższe takie rzeczy, ale po prostu tu się taki sentyment odezwał. Ja naprawdę nie byłem jeszcze na grobie dziadków od ich pogrzebu. Będzie okazja. Już wiem gdzie, bo znalazłem w internecie, wiem gdzie leżą, gdzie są pochowani. Już kuzyna odnalazłem też. Jeszcze się okazuje, że ciocia staruszka żyje. Także no taki sentymentalna podróż w jakiś sposób, więc mam jak to się dwie takie no, radości jakieś z tym związane.